Witam serdecznie wszystkich kibiców Włókniarza w kolejnym odcinku magazynu żużlowego w Paszczy Lwa. Dziś znajdujemy się w gabinecie prezesa Stowarzyszenia CKM Włókniarz. Ja nazywam się Rafał Piotrowski, natomiast moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marek Soczyk, kibic, działacz, ale przede wszystkim historyk sportu żużlowego w Częstowie. Witam serdecznie, Panie Marku. Witam. Panie Marku, ta przygoda z żużlem zaczęła się kilka dekad ładnych do tyłu. Te początki były podobne jak w przypadku innych kibiców. Zabierali pana rodzice, pan to zawsze wspominał, od najmłodszych lat na mecze żużlowe. Ale ten okres fascynacji, moment, w którym nastąpiła fascynacja tym sportem, nie była zwyczajna, bo to był rok 61. Tragiczny wypadek Bronka i Dzikowskiego. Śmierć zawodnika przeważnie wywołuje duży szok u ludzi. Często się odwracają też od tego sportu. W pana przypadku było trochę inaczej, bo właśnie nastąpił ten okres fascynacji. Tak, ja kiedyś wspominałem nawet właśnie, że, ale myślę, że to przede wszystkim dlatego, że ten rejon, ta dzielnica, ponieważ Bronek po wypadku znalazł się w szpitalu na Zawodziu, a później po śmierci tam w tamtejszej przyszpitalnej kostnicy, a miałem w pobliżu, bo rejon Starego Rynku, czyli 5 kroków dosłownie i jak to młodzi ludzie, idziemy, bo wiadomo, żużlowiec ktoś bardzo znany, jeszcze szczególnie właśnie nasz częstochowski żużlowiec. I stąd to się wzięło właśnie, że ta scena, którą widziałem tam będąc, a mając wówczas 6 lat, zapamiętałem ją do dzisiaj i też to kiedyś już wspominałem, że zamknę oczy i ja pamiętam szczegóły, widzę Bronka, widzę to miejsce. Później naturalnie oczywiście pogrzeb, bo to była potężna uroczystość. Praktycznie cała Częstochowa uczestniczyła, przejście alejami aż do cmentarza na Rocha. I te fragmenty na tyle głęboko się zakorzeniły gdzieś tam w myślach, w pamięci, plus jeszcze te wcześniejsze pasje, które chyba przejąłem trochę od ojca, przeistoczyły się w rozpoczęcie zbierania materiałów, trudno powiedzieć nawet materiałów, czegokolwiek wówczas, na tamte lata, lata 60. to było wielkim sukcesem, jeżeli gdzieś tam była informacja w prasie. Zdarzały się od czasu do czasu troszeczkę szersze notatki z fotografiami w tygodniku Motor. I programy żużlowe, bo wiemy dobrze, że programy zawsze od wielu, wielu lat były obowiązkowe, musiały być na każde zawody. Te początki tak właśnie wyglądały. W latach dziecięcych właśnie pan wspominał kolekcjonowanie programów, wycinków. Później ta pasja się coraz bardziej zagłębiała. Lata 70. to był okres szkoły średniej. Wtedy też pan coraz bliżej klubu był. Pojawiał się często w sekretariacie. Kolejne jakieś tam pamiątki się znajdowały. Jak pan wspomina ten okres szkoły średniej? Ten okres szczególnie jest mi bardzo miły do wspomnień, dlatego że z dwóch stron. Po pierwsze, miałem już na tyle głęboko gdzieś tam w środku zapisane u siebie, że tego się nie da przejść do porządku dziennego i zająć innymi tematami, tylko ten żużel ciągle zostawał. I te pierwsze kontakty z panią Stenią Pisarek, ówczesną właśnie sekretarką klubu, praktycznie to osobą od wszystkiego, bo to była jedyna osoba zatrudniona w klubie. Klub mieścił się przy ulicy Wolności, o ile dobrze pamiętam, 17 numer. Wchodziło się w bramę, w podwórko, jedno małe pomieszczenie i te ściany pani Stenia bardzo lubiła. Wówczas takie modne były maty słomiane. Te maty były właśnie przypięte do ściany i ona tam różnego rodzaju plakaty, fotografie przypinała. I te jakby coraz częstsze kontakty
pojawiania się tam przeistoczyły się w taką, bym nazwał, bliższą przyjaźń, dlatego że na ile było czasu i możliwości, przylatywałem trochę pomóc w jakichś drobnych pracach. Pani Stenia mi się odwdzięczała, że jakie tylko były możliwe programy, pamiątki, fotografie, które szczególnie z zawodów wyjazdowych gdzieś tam się pojawiały, bo to też były inne czasy, zawodnicy wyjeżdżając na zawody często przywozili programy do klubu. Ona zawsze gdzieś tam odkładała i najczęściej, kiedy zajrzałem, bardzo lubiłem, jak mówiła, zajrzyj sobie tam w tą szafkę, bo wiedziałem, że tam coś dla mnie jest odłożonego. To jeśli chodzi o sekretariat, a nawiązując do szkoły, to jeszcze tym bardziej jest to temat dla mnie bardzo bliski, bo też to już kiedyś wspominałem, że miałem okazję chodzić do szkoły samochodowej, a w tejże właśnie szkole było kilku kolegów, rówieśników, nawet z Jurkiem Kowalczykiem w jednej ławce siedzieliśmy. Był Daniel Chmielewski, Włodek Tomaszewski, troszeczkę wcześniej, parę ładnych lat wcześniej, Leszek Zapart, więc to jakby, brzydko mówiąc, zakażenie żużlem miało te podstawy i tak pozostało do dzisiaj przez te dziesiątki lat. Panie Marku, początek lat 80. doszła nowa funkcja w klubie, to było jeszcze pogłębienie tej pasji działalności w klubie. Zaczął Pan pracę jako chronometrażysta podczas meczów w Częstochowie. Mierzył Pan czasy. Skąd się wziął właśnie taki pomysł? To znaczy, jeszcze uzupełniając jakby to początki tej bliższej pracy lat 80., to tutaj dla przykładu przyniosłem kilka programów z tamtych lat, przy których już powoli zacząłem jakieś swoje ślady zostawiać. Przy bliższej współpracy wówczas z Markiem Gadzinowskim, z Januszem Wróblem, od strony tej graficznej, programów, różnego rodzaju znaczki. Był okres, kiedy do programów żużlowych rysowałem grafiki wszystkich znaczków klubowych i informacja, kiedy pojawiała się w programie o danym klubie, ten znaczek się znajdował właśnie w programie, później troszeczkę innych bliższych szczegółów i ta jakby początek tej pracy przeistoczył się tu za bardzo już znanego chyba wszystkim i mile przez wielu wspominanego pana Mirosława Gieronia, który zaproponował po rozmowach, bo jeszcze muszę dodać, że już w 1974 roku byłem członkiem klubu, więc wówczas już miałem te parę lat stażu członkowskiego i pan Mirosław Gieroń zaproponował mi, czy nie zainteresowałbym się jakąś funkcją pełnioną właśnie w czasie zawodów. Tak, w pewnym momencie się zastanawiałem, przypatrywałem, bo tych funkcji było troszeczkę więcej niż dzisiaj jest, jeśli chodzi o samą obsadę sędziowską i tą uzupełniającą, bo jeszcze była funkcja, jak wcześniej tutaj w programach było już wspominane przy rozmowie z Jankiem Banasiakiem, funkcja asystenta sędziego, podprowadzający i jedną z tych funkcji był chronometr. Troszeczkę inny charakter miał chronometraż, dlatego że nie było to bezpośrednio na torze, a bezpośrednio przy osobach funkcyjnych, przy sędziach, gdzie trzeba było wypełniać za każdym razem, przy każdych zawodach karty chronometrażu, uzupełniając kolejność po każdym wyścigu z zapisywaniem czasów, zmierzeniem tych czasów, także troszeczkę spoglądanie z pewnej odległości, natomiast nic nie umniejszyło to tej pasji, która była ciągle i ciągle gdzieś tam się zakorzeniała coraz bardziej, chociaż już nie wiem, czy można było bardziej, bo to już na tyle było chyba, że to już wiadomo było, że to już na stałe pozostanie. Ten chronometraż to 10 lat prawie pracy, całe lata 80.
Jakie wspomnienia, bo było mierzenie czasu tego słynnego rekordu toru, 84 rok, Jan Oswald Pedersen, późniejszy mistrz świata z Danii. Tak, ja właśnie przyniosłem specjalnie, żeby pokazać tamte ślady. Może tak najpierw wspomnę, był okres czasu. Zenek Urbaniec w 75 roku pobił rekord toru. On wynosił wówczas 71,4 sekundy. Także minęło 9 lat. Wiele osób twierdziło, że sędzia chronometrażysta, który wówczas mierzył czasy, był to też no, na ówczesne czasy znana postać, też działacz klubu, pan Igor Kazakin, że pewnie troszeczkę na starcie przyznał i ten czas opóźnił, dlatego nagle był tak wyśrubowany, bo to ten Zenek Urbaniec pobił ten rekord toru i faktycznie on był nie do osiągnięcia przez te 9 lat. Okazało się, że jednak no, nie do końca, dlatego że znalazły się osoby, które jakoś tak bardzo łatwo im to przyszło. I właśnie 84 rok, 18 maja, przyniosłem specjalnie też pamiątkową, tu są karty chronometrażu, które właśnie, o których wspominałem, trzeba było wypisywać. I ten rekord toru był już zagrożony praktycznie po pierwszym biegu, dlatego że już czas 72,1 sekundy był też bardzo dobrym czasem. Długo nie trzeba było czekać. W wyścigu trzecim, to jest właśnie ta karta chronometrażu, w której Jan Pedersen pobił ten rekord i to no, dosyć sporo, bo 70,9 to jest 4,5 sekundy, czyli ten czas faktycznie. Ten rekord toru przetrwał do przebudowy stadionu, a mierzony był tymi właśnie oto stoperami, które trzymam celowo na pamiątkę z tamtych czasów. Jest to sprzęt wagowy, ale wiadomo było, co się trzyma w ręce. Te już były dokładniejsze, już można było robić pomiar z dokładnością do 1/10, stąd zaczęły się właśnie te czasy, tak jak tutaj 70,9. Także to są tamte te wspomnienia właśnie, jeśli chodzi o sam chronometraż. Oczywiście było wiele innych po drodze. Miałem okazję spotkać wiele bardzo znanych osób, bo wówczas za moich czasów sędziami były takie osoby jak pan Tadeusz Skiba z Wrocławia, Marek Czernecki z Wrocławia, Zbigniew Najwer, ojciec obecnego sędziego. Później był pan Marian Kaznowski, nasz człowiek, który nawiasem mówiąc właśnie na zawodach, bo to były zawody w 1984 roku, kiedy Pedersen pobił rekord toru, test mecz młodzieżowych reprezentacji. Tu nawet gdzieś jest program z tych zawodów. I pan Marian Kaznowski, jako osoba, która miała licencję międzynarodową, pełnił funkcję sędziego głównego, a ja miałem tą okazję, właśnie przyjemność z panem Marianem prowadzić ten chronometraż w czasie zawodów. Wiele, wiele innych spotkań, które prowadziłem od strony chronometrażu, były warte do dzisiaj, myślę, byłoby wiele ciekawych opowieści, ze względu na to, że zdecydowana większość sędziów opierała się o karty chronometrażu i o zapisy w tych kartach. To było podstawą do ostatecznej kolejności, dlatego że po każdym okrążeniu trzeba było zapisać kolejność wszystkich 4 zawodników. Jeżeli była jakieś potknięcie po drodze, to też musiało być odnotowane i później to wszystko przekształcone na kolejność według numerów startowych z zapisem czasu. Ale dlaczego pokazywałem
dwa stopery. Od pewnego momentu, a ten moment to było, była taka chwila, kiedy nagle się okazało, że zawodnicy przejechali cztery okrążenia i tu była drobna pomyłka, nie była pokazana szachownica, oni jechali piąte okrążenie. Nagle ta konsternacja, bo ludzie wszyscy, którzy obserwowali, także i osoby funkcyjne, które w zasadzie nie powinny się bezpośrednio skupiać na walce, a na swojej obowiązkowej pracy. Też były te osoby tak na tyle wciągnięte, że skończyło się na tym, że ten czas nie był zatrzymany, albo była historia, że chorągiewka była pokazana po trzech okrążeniach, bo też się tak zdarzyło i faktycznie zawodnicy jeszcze pojechali to czwarte okrążenie, natomiast przy dwóch stoperach było to zawsze zabezpieczenie, że nawet jeżeli jakiekolwiek błędne wyłączenie jednego, była możliwość ciągle jeszcze w zanadrzu mieć ten drugi awaryjnie jako ten wentyl bezpieczeństwa. Panie Marku, lata 80. praca jako chronometrażysta i w latach 80. 86. rok wszedł Pan do zarządu klubu. Skąd taki pomysł? Bo to nie był ciekawy okres dla włókniarza, to były bardzo chude lata dla częstochowskiego żużla, tułanie się po drugiej lidze. Pan zdecydował się na pracę w zarządzie. Decyzja w zasadzie, otrzymałem propozycję właśnie wejścia do składu zarządu i spróbowania czegokolwiek z działania na rzecz tego klubu. I szczerze powiedziawszy, zdecydowałem się ze względu na to, że to była jakby dalsza realizacja tej mojej pasji. Mniej więcej mogłem spodziewać się, że będzie to trudna, ciężka praca, ale zawsze nie ma co patrzeć na samą pracę, tylko robić swoje i działać. Myślę, że na tyle, ile było możliwe, próbowałem pomóc, próbowałem coś tam zdziałać. Troszeczkę jakby sytuacja drgnęła, bo jak wiemy, 87 rok, pojawiła się szansa awansu do pierwszej ligi. No, myślę, że później znowu zarząd, który praktycznie pełnił tą funkcję w latach 80. trzeba było troszeczkę zmienić. I to przewietrzenie nastąpiło. Zresztą to można było przeczuwać, że tak będzie. Stąd w 88 wycofałem się ze składu zarządu. No a niewiele później, bo chyba dwa lata, nawet niecałe chyba, jak dobrze pamiętam, nastąpiły gruntowne zmiany w zarządzie, więc to była jakby sytuacja do przewidzenia. No ale nie wszyscy mogli się z tym pogodzić, że trzeba wpuścić świeże powietrze i świeżą krew do działalności. Panie Marku, przez te 50 lat blisko żużla na pewno bardzo, bardzo dużo pamiątek Pan zgromadził, kolekcjonuje Pan programy, różne inne pamiątki związane ze speedwayem. Jakie takie przedmioty w zbiorach są najcenniejsze dla Pana? To znaczy, praktycznie cenne są, do pewnego momentu mówiłem, dla mnie historia i każda pamiątka jest cenna, która jest z lat 70. i wcześniej. Ze względu na to, że ten czas bardzo szybko leci, ten okres się też zmienia, ale taką z jedną z najbardziej ciekawych może, bo cenne, tak jak mówię, cenne są wszystkie, jedną z najbardziej ciekawych jest pierwsze wydanie, o ile dobrze pamiętam, pierwszej w ogóle książeczki, bo trudno nazwać to książką, która ukazała się w 56 roku. Ona była później wznawiana przez Tygodnik Żużlowy. Książka Włodzimierza Szendrowskiego Na ostrym wirażu. To była taka książeczka, broszurka dosłownie i wspomnienia
Włodzimierza Szwendrowskiego z czasów, kiedy startował na żużlu. Dzisiaj to są już historyczne, unikalne i informacje, i zdjęcia. To jest to, co wydawało mi się, że nie będzie do osiągnięcia, jednak jak się bardzo chce, wszystko jest możliwe. Taką nie od strony ważności, jeśli chodzi o cenność materiałów, ale istotną dla mnie było pierwsze jakby opracowanie książkowe regulaminu sportu żużlowego, wydane w 1968 roku przez Polski Związek Motorowy. A żeby było ciekawiej, to wspomnę tylko, że zanim zdobyłem ten regulamin, to właśnie też dzięki pani Steni już w latach 70. Wcześniej miałem go całego i mam do dzisiaj przepisanego w zeszycie, artykuł po artykule. No nie był on taki obszerny jak dzisiaj, bardzo precyzyjny, aczkolwiek bardzo ciekawy, dlatego że wiemy dobrze, że sport żużlowy był chyba, jeżeli nie jednym, to jedynym z tych, które oficjalnie były uznawane jako sport, za który były stawki finansowe, za punkty, za startowe, więc nikt tego nie krył. Była tabela, zestawienie. Dzisiaj można tak rzucić hasłowo jakieś nagrody, że załóżmy nagroda za zwycięstwa w zawodach krajowych i międzynarodowych, które były w Polsce, za pierwsze miejsce wynosiła 2000 zł. Także to tak hasłowo wygląda. Nie wiem, czy za 2000 zł dzisiaj, no nie, o czym my mówimy, to nawet zawodnik za punkt by chyba nie chciał takiej kwoty i nie zgodziłby się na taką kwotę. To są te takie szczególne. No jest ich dużo, dużo więcej, jeśli chodzi o te pierwsze, najstarsze pamiątki. Natomiast no, dla mnie też są ważne te wszystkie programy, które tutaj mam przy sobie, bo to są te programy, w których, brzydko mówiąc, maczałem trochę palce, bo w każdych jest ślad, jeśli chodzi o jakieś szczególnie rysunki, grafiki, tak jak choćby tu okładka na 40-lecie sportu żużlowego w Częstochowie, która była wykonana i którą, nawiasem mówiąc, tutaj właśnie mam ten pierwszy oryginalny rysunek, który został później przekształcony w kolorowe, bo to były różne odcienie, praktycznie różne barwy tych okładek i one przez ten rok 40-lecia praktycznie funkcjonowały w programach. Panie Marku, ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Na pewno się jeszcze spotkamy za jakiś czas, bo ta rozmowa musi być kompletna, także porozmawiamy sobie jeszcze o innych rzeczach. Dziękuję bardzo, panie Marku. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia następnym razem.